Zbigniew Wodecki był jedną z najbardziej pozytywnych postaci polskiej sceny muzycznej. Po tym, jak z żalem pożegnaliśmy artystę w 2017 roku, pojawiają się kolejne piękne wspomnienia z nim związane. Nie wszyscy wiedzą, że Wodecki uwielbiał pomagać potrzebującym. Niedawno w mediach pojawiła się nieznana historia. Pewnego dnia pod jednym z barów piosenkarza zaczepiła bezdomna kobieta. Zbigniew Wodecki był artystą, który roztaczał wokół siebie bardzo pozytywną aurę. Prawdopodobnie większość osób zgodziłoby się ze stwierdzeniem, że nie dało się go nie lubić. Wynikało to nie tylko z jego talentu muzycznego, miłej aparycji, ale także empatii. Wodecki wielokrotnie pomagał potrzebującym ludziom, nie tylko uczestnicząc w koncertach charytatywnych. Gdy w 2017 roku media obiegła wiadomość, że nie żyje Zbigniew Wodecki, fani nie mogli w to uwierzyć. Niestety w wyniku udaru mózgu artysta zapadł w śpiączkę i już nigdy się z niej nie wybudził. Tego dnia środowiska artystyczne oraz publiczność zrozumieli, że polska scena straciła niesamowitą postać, która dzięki swoim utworom poprawiała nasz nastrój. Pewnej kobiecie jednak pomógł w szczególny sposób. Zbigniew Wodecki pomógł bezdomnej kobiecie. Zbigniew Wodecki koncertował tamtego dnia w Lublinie. Artysta wstąpił do baru Mlecznego, aby zjeść obiad i odetchnąć. Wtedy do piosenkarza podeszła nieznajoma kobieta. Nie chciała jednak autografu ani zdjęcia. Okazało się, że była bezdomna. Zapytała, czy muzyk mógłby kupić jej ciepły posiłek. Wodecki bez wahania odparł, że spełni jej prośbę. Zrobił nawet więcej. Zbigniew Wodecki nie tylko kupił jej obiad. Chcąc się upewnić, że nieznajoma przez następny rok nie będzie głodna, wykupił jej regularne posiłki. Ta historia jedynie potwierdza, jak wspaniałą i pełną empatii osobą był Zbigniew Wodecki. W mediach pojawiła się jeszcze jedna opowieść o muzyku. 2. Czy noszenie maseczek ma jeszcze sens? Są wyniki badań i nowe zalecenia WHO, któregoś razu Zbigniew Wodecki miał zabrać autostopowicza. Po tym, jak wysłuchał jego historii, postanowił mu pomóc. Okazało się, że mężczyzna ma problemy ze wzrokiem i nie wiedzie mu się najlepiej. Artysta bez namysłu wyciągnął 200 zł i wręczył je autostopowiczowi. Takich opowieści z Wodeckim jako bohaterem głównym na pewno jest jeszcze wiele. W jednym z artykułów pisaliśmy również o źródło, jest pozytywnie.